Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy turystyki na obszarach wiejskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W trakcie tego filmu scharakteryzujemy produkt turystyki wiejskiej oraz przedstawimy podstawowe formy aktywności turystycznej na obszarach wiejskich. Produkt turystyki wiejskiej to kompozycja walorów naturalnych i kulturowych, infrastruktury oraz usług dostępnych za konkretną cenę, które umożliwiają spędzenie czasu wolnego na terenach wiejskich, w otoczeniu przyrody i w ścisłym związku ze społecznością lokalną. Produkty turystyki wiejskiej powinny powstawać w miejscach charakteryzujących się autentycznym wiejskim charakterem przyrodniczym i kulturowym. Powinny być skierowane do turystów indywidualnych, których głównym motywem jest wypoczynek w ciszy i spokoju, możliwość poznania wiejskiego stylu życia oraz obserwacja przyrody. Produkt turystyki wiejskiej składa się z kilku składników, do których zaliczamy m.in. miejsce, atrakcje, zakwaterowanie, wyżywienie, kupno usług oraz obsługę. Do podstawowych form aktywności turystycznej na obszarach wiejskich należy wypoczynek połączony z uczestnictwem w życiu społeczności wiejskiej, wycieczki piesze, rowerowe czy konne o charakterze przyrodniczym i krajoznawczym, wędkarstwo oraz łowiectwo. Wśród często spotykanych form aktywności możemy wyróżnić także kontakty ze zwierzętami, udział w pracach gospodarskich oraz poznawanie tradycyjnej kuchni, zawodów i sztuki ludowej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej. Na platformie edukacyjnej